kuwetka dobra jest w ręce w tej chwili, widzicie to? Z dekielka pan jedzie, oszczędny pan z natury. No bo w końcu gdzie jesteśmy? Pozdrawiam wszystkich poznaniaków. Nasz gość jednak pewną ręką od razu nakłada kolor. Pani zgasiła na chwilę tylko lampę. Lampa ma taką moc? Ale to co ma za siebie dobra, jak ona wyschnie razem z taśmą, no to oderwie taśmę na farbę, nie? Wyrwa się od razu taśmą po malowaniu, nie można dopuścić do tego, żeby ona wyschła, nie? Takiego przeprowadzenia przez dzieło w chusterce nie mieliśmy chyba jeszcze nigdy. Jeżeli wyschnie, to oderwie razem z farbą, nie? Może pani zapalić światło teraz. Przyjęliśmy, czy wyłączenie lampy pomogło? Ładnie. Mi się podoba. Pan zadowolony? Tak, oczywiście. To ile się tam umawialiśmy? 300. 300. Czy ja dostanę zgodę, żeby sobie zdjęcia zrobić? Naturalnie, nie ma problemu. Stawię na stronę. Myślę, że elegancko. To też. Czy też pomogło? 100. 200. 300. Co to była za przyjemność? Zaledwie w półtorej godziny pan przeprowadził dla nas krótkie szkolenie z oklejania. A jak efekty? Zakończmy dzieło tradycyjnie, czyli ja wychodzę tam, oglądam z bliska, pozdrawiamy pana szczególanta, precyzyjnego, papcie, dobra rada. Zobaczymy, jak mu poszło malowanko, co? Tak, idziemy. Idziemy? Tak. Poszli! Zapraszam. Kruca fix! Jest równo. Miałem obawy, czy uda się dobrze rozmieścić i tej samej szerokości ramkę stworzyć bez miary. Ha! Udało się. Widać, że fach w ręce u pana jest. Ten patent z kawałkami taśmy, które wyznaczyły jednolitą szerokość ramki. Cymes. Bardzo fajna rzecz. No, jeżeli miałbym się skoncentrować natomiast na odcince koloru, no to tutaj już tak dobrze nie poszło. Ale ja i tak jestem zadowolony, bo to jest całkiem niezłe. Nawet dobre bym powiedział. Jeżeli tylko zastosuje pan jeszcze kilka patentów w swojej pracy, to naprawdę świetlana przyszłość przed panem. Powodzonka.